Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Hyperlight Drifter. Jesteśmy na zachodzie. Kontynuujemy poszukiwania sekretów. To chyba mój ulubiony obszar, tak mi się wydaje. No, południowy też. Ale południowy, no, znałem już częściowo z tego preview builda, a zachodni chyba tak jakoś najciekawiej wspominam. Bardzo klimatyczny mi się wydawał i wciąż wydaje. Brakuje mi tutaj dwóch modułów. Widzę, że są niby gdzieś w okolicy teleportu, ale oczywiście zacząłem od początku. Tutaj mamy jakieś kryształowe, nie wiem, drzewo, dom. Wciąż nie wiem, o co z nim chodzi. Być może o nic, po prostu jest tutaj apteczka i tyle. Nie wiem. Nie mogę tutaj atakować. Co jest ciekawe, jakby sugerowało, że to jest jakiś NPC, którego można uwolnić. Być może, nie wiem, jak zbiorę wszystkie 8 modułów albo coś. Coś się stanie. Pojęcia nie mam. Ale tutaj właśnie za domkiem zauważyłem sekrecik. Tu. Tada! No, niby tylko kawałek złotka, ale zawsze coś. I tak, to są chyba groby. Wcześniej było też takie miejsce z masą impów, czy tam tych gremlinów zielonych, jakby na cmentarzu. Muzyka mi się tutaj bardzo podoba w tym obszarze. Okej, w tej chwili jej nie ma, ale generalnie bardzo nastrojowa. No, właśnie. Czyżbym coś znalazł? Okej, ten monolit odkryłem, ale tego złotka nie. Dobrze, kolejna rzecz odhaczona. Faktycznie pamiętam, że tu się zastanawiałem, jak tu dojść. Nie było to trudne, kiedy już się wie, czego szukać. A to w sumie pokażę. Tędy. Tak, tej drogi w lewo chyba wcześniej nie zauważyłem, bo myślę, że tutaj byłem. Tak, no, tu byłem, ale w górę nie poszedłem. To jest złotko. O, tu na dole właśnie mówiłem o tym cmentarzu pseudo z gremlinami, z impami. Nie wiem, jak je nazywać. W sumie ten cmentarz tylko służy po to, żeby pokazać nam, że jest na górze coś. Gdzie można dojść. Okej, znalazłem 8-modułowe drzwi, są na południe od teleportu. Może zapamiętam. Tutaj w lewo coś mamy. Tu była apteczka, ale po lewej coś jeszcze jest. Widzę, że... Zaraz. O! Coś, mój laserowy celownik średnio widać, ale tam u góry mamy jakieś znaki sekretów. Nie pamiętam, czy tam byłem. Pewnie byłem, bo to nie wygląda na bardzo ukryte. Pewnie ukryta ścieżka prowadząca na lewo. Zastanawiam się, czy w tym podziemiu byłem. To jest bezpośrednio na północ od teleportu. Gardło znów mi wysiada. Być może nie byłem, bo stwierdziłem, że są wieżyczki i się poddam. Mam jakieś takie przebłyski, że coś takiego nastąpiło. Aha, tu jest zamknięte. Tak, coś czuję, że mogło mnie tu nie być. Po lewej widzę chyba złotko. No, haha. No, o, cześć, pająk. Zdecydowanie mnie tu nie było. Wieżyczki, jakie to upierdliwe. Trzeba jakoś
się chronić. No, pająki, widzę was. No, od razu się poleczę. A, tu mamy przełącznik, który otwiera przejście. No dobrze, czyli znalazłem coś nowego. Cieszę się. No to ciekawe, no, że nigdy tu nie wróciłem. Chociaż w sumie jakoś mnie to nie dziwi specjalnie. Całe szczęście, że wieżyczki strzelają jakby całą serią w jednym kierunku. No, to będzie tricky. Ile tutaj trzeba iść w dół? Pewnie dużo. Mhm. A, źle zrobiłem. I gdzie mnie respawnuje? Na samej górze, bez kitu. Błąd. Poleczmy się. No, lepiej. Au. Pająki zło. O, tu jakiś dziwny kryształek. A. Dziwny kryształek, czyli pająk. Usuńmy apteczkę. Tutaj, skoro jeszcze mnie nie było, to trzeba uważnie się przyglądać wszystkiemu, co podejrzane. Jakieś ściany. O, właśnie, pająki. Przełącznik nam otworzy przejście. I co? I poza tym nic nie widzę. Nie wiem, może na dole coś tu jest? Bym się nie zdziwił. Pewnie pająki zaraz wyskoczą gdzieś z kryształów. Kryształowy pajączek. O właśnie, a propos. Widzę, że pająki są takie niebieskawe. Można je wypatrzeć. Czy to jest kurszarka? Please no, chyba nie. Jakie badziewia szybkie. Co tutaj mamy? Apteczka pewnie, no. Dobra. Skorzystam. I gdzie to prowadzi ogólnie? Widzę złotko. I windę. To windę zostawimy na potem, a pójdziemy na razie, nie wiem, w lewo? W lewo widzę więcej pająków. Olololo. Sporo was tam, a ja nie potrafię rzucać granatów. Zamknięte drzwi. Cześć. Dobra. Super efektywne użycie apteczki, żeby się uleczyć o jeden. Tu nic nie ma, na pewno. Drzwi są zamknięte. Czy nie ma tu jakiegoś przełącznika, który trzeba wcisnąć? Albo on jest tam na górze? A, dobra, to idziemy na górę. Granat zaraz się naładuje. Halo, panowie? O, a ty skąd? No, cholera, pająki przykre są. A ja zaraz umrę. Bo nie umiem strzelać, znaczy nie umiem odbijać pocisków. Co jest grane? Może nie powinienem próbować? No, wreszcie. Halo? Widzę tam złotko. A, i widzę...
Zaraz, tej broni potrzebuję. O, właśnie. Tak myślałem, jak my tam przejdziemy. I widzę też sekret kolejny. Czyli pewnie przejście. Ha. O, dzień doberek, się pojawili. Aha, w ten sposób otworzymy tutaj drogę. A, cię granat. Jakieś tak, samurajskie zbroje, miecze. Ale czy coś tu można zrobić? Zaraz, przecież ja się poleczyłem, czy nie? Nie, nie poleczyłem się. Podniosłem apteczkę tylko. I co, dokąd to prowadzi? Tutaj. Nie, zaraz. Tak, tutaj. Kluczyk. Yeah. Jeszcze tylko trzy. Istnieje szansa, że uda mi się wszystkie znaleźć bez żadnego googlowania i oglądania tutoriali. Ale czemu to jest dalej zamknięte? Dziwne. No, przydałoby się, żeby to się dało otworzyć. Chociaż w sumie, no, byłem u dołu, byłem u góry. Nie, to nie. Chyba, że jeszcze coś tu jest. Nie. No to nie. W takim razie użyjemy windy, bo tutaj wszystko. Mapa oczywiście nic mi nie mówi. Może kiedyś się nauczę ją odczytywać? Wątpię. Gdzie my jesteśmy? Dalej w podziemiach, czy spadłem? Chyba dalej w podziemiach. Jakichś bardzo podziemiowych. Przełącznik z lewej, dzbanki jakieś. O nie, kruszarki widzę. Dlaczego? To moja najmniej ulubiona część gry. Coś słyszałem. Ciekawe, czy tam tego samuraja dałoby się jakoś postrzelić. Nie wiem, nie. No dobra. A, to jest strzelająca odmiana. Okej, to obniża tutaj. Więc czemu by nie, zanim pójdę do góry. Co to było? A, kryształy. Chociaż nie wiem. Może zobaczyć, co tu się dzieje. Cześć, koledzy. Pudło. O, złotko wyrzucił. O, proszę. Pudło. Jakiś taki unik zrobił, to wyglądało. O. Ciekawe, czy go mogę dziabnąć przez ścianę. Nie, nie mogę. A, łykniemy apteczkę. Tu na razie są proste te kruszarki, więc nie ma co panikować. O! Ten jest gorszy. Więcej impo stworzeń. Co tu mamy? Nic. Świetnie. Dobra, takie kruszarki to są bezproblemowe. To lubię. Znaczy, lubię to może za dużo powiedziane. Tego już nie lubię. Trzy wieżyczki i przełącznik. Mam nadzieję, że je, nie wiem, da się wyłączyć. To byłoby fajne. Ha, ha, ha. Why? Odpaliłem go? Nie wiem. Okej. I drzwi otworzyło. Świetnie. Dobra, poleczę się. Mamy dużo apteczek. To jest jakieś więzienie, czy co? Okej, to jest duże dosyć. O, dzień doberek. To mu zadało sporo obrażeń. Kolejne złotko.
Oho. Się wzbogacimy znowu. Czy coś tu jeszcze było? Niezbyt. Szkielet. Dołeczka, skrzyneczki. Właśnie, patrzeć na sekrety, czy nie ma jakichś przejść w powietrzu, ale chyba nie. Impy. Cześć. Pudło. O, triple kill. Półeczka, ale chyba donikąd nie prowadzi. Będę musiał się cofnąć tam. Może od razu to zrobię i sprawdzę. Żeby się potem nie cofać. Ej, chciałbym kamerę, no właśnie. Coś widzieć. Tutaj otworzyliśmy na samym początku. Nie wiem, być może to się zapętli w jeden obszar, być może nie. Coś tu jest, apteczka. Łykniemy. To wygląda jak rzeczy, po których można wchodzić, ale nie do końca. Dzień dobry, samuraj strzelający. Halo? Okej. Co? Nie wiem, czy dam radę tam dorzucić granatem. Nie, chyba przez powietrze się nie da. Czy tutaj czegoś nie ma? Nie? Dziwne. To was zastrzelę z railguna. Biedaki. Jest apteczka. Dziwne, że nic tu za bardzo nie było, tyle że widzieliśmy, co jest na górze. Co w samo w sobie informacja jest istotna. Znaczy, że można tam iść. Pyk. No, na szczęście te kruszarki są bardzo przyjazne i nie sprawiają problemu. Prawie że żadnego. Czyli to pewnie nas zaprowadzi tam, co, do tych więzień, celi, które widzieliśmy. Pyk. Patrzę też na ściany, czy oczywiście nie ma jakichś ukrytych przejść. Ale trudno wszystko mieć na uwadze. Tutaj coś jest zdecydowanie podejrzanego. Cześć, coś ty za jeden. Nie wiem, czy widziałem takie moby wcześniej. Okej. Dwa światełka. Czy na górze coś jest? Może da się driftnąć tam? Nie wiem, nie będę ryzykował póki co. Tu oczywiście coś. Aha! W ten sposób. Tu na. Słyszę moduł. Słyszę go. To świetnie. Idziemy tędy. Jest kolejny golem. Zamknięty na razie. Czyli jakoś naokoło trzeba iść. Dobra. Strzelacze, golemy. Dzień dobry. Zostałem jolkę. Czy ten czegoś nie wyrzucił? Chyba nie. Kolego, z czym do ludzi? Takich jak ty to ja na początku gry rozwalałem. To coś otworzyło, aha, ogólnie pootwierało rzeczy. Czy otworzyło przejście do tego golema? Może? Tak, doskonale. Cela to ja nie mam za bardzo. Dostał czy nie dostał? Nie wiem. Ale dwa silne ataki powinny go wykończyć. I tu powinno coś być. To jest to więzienie. Doskonale. Doskonale poza kwestią wieżyczek. Dziękujemy za granat. Dobrze, tutaj też jest przełącznik. Ekstra. Przynajmniej wieżyczki nie będą problemem.
Czy wy wszyscy strzelacie, czy co? Au. Au. Dobra, teraz biednymi impami się zajmiemy. Proszę apteczkę. Mogłyby się nie zamykać te drzwi. Tutaj nic? Tutaj co? Tylko apteczka? Chyba tak. Ciekawe, gdzie będzie moduł. Dzień dobry. Nie zapraszałem was. Tu jest sekret. Aha. Ale jak? Jaki sekret? Coś tu się da zrobić ewidentnie, bo jest literka. A, przejść można w ten sposób. Jakaś wąska dróżka, czyżby to był moduł? Au! Pająki z kosmosu. Halo? To jest moduł. A, to więzienie jest większe niż myślałem. Pięknie. Kryształki, trzeba uważać. One chyba zadawały dwa obrażenia. Okej, okay, mogę tutaj podejść. Wyleczmy się. Pyk. Uwolnimy tego biedaka, który zaraz umrze. I siódmy moduł. Nice. No może nawet ósmy mi się uda w tym odcinku znaleźć, bo tutaj aż tak dużo nie zostało, a to będzie skrót. Mhm. Naładujmy trochę pukawkę. I zaraz wrócę tam, gdzie byłem. Tak, już widzę, gdzie jestem. Ale pójdę z powrotem tędy. O, i tutaj dokończę otwieranie rzeczy. Nie. Miło, że wreszcie jestem w stanie te sekrety zobaczyć, że są oznaczone. Trzecie złotko, można coś kupić, pewnie jakąś szarżę. W sumie, czy ja nie kupiłem przypadkiem szarży? Kupiłem. Nie, nie kupiłem. Kupiłem jakąś, wydaje mi się, mam odbijanie. To jest to? Stamina się skończyła. Czy to jest to? Chyba tak. Zapomniałem zupełnie, że to kupiłem. XA. Tak mi się wydaje. No dobra, nie wiem, wypróbuję przy najbliższej okazji. Okej, więc byliśmy tutaj. Teraz na lewo. Bardziej na lewo. Dokąd to prowadzi? Dungeony. Więcej więzień. Halo? Może boleć. Macie granat. Aj. Au. Pająk, gin. Pająk. No. Okej, okay, to działa. XA. To się robi. Tylko muszę mieć staminę. I zadaje nawet sporo obrażeń. Nie jest złe. Złotko widzę. Pająk. Wow, co to jest? Jakieś armaty wielkie. Interesujące. Okej. Okay. Chyba wygrałem. No, obstawiam, że to według twórców gry powinien być jeden z wcześniej zrobionych dungeonów.
tutaj, skoro jest tak blisko teleportu. Tylko że ja się wystraszyłem wieżyczek i nigdy tu nie przyszedłem. No, zmarnowałem apteczkę. No, to pewnie nas po prostu wyciągnie na powierzchnię. Czyli najwyraźniej to już tutaj wszystko. Tak sądzę, że na powierzchnię. Albo nie do końca. Coś tu było. Pewnie pająk. Halo? A, tak. Jesteśmy teraz tu. I to nas przywróci na powierzchnię. To jeszcze znaleźć przynajmniej jeden moduł. Być może przekonać się, co jest za 8-modułowymi drzwiami. Nie wiem, czy ja tutaj kiedykolwiek byłem. Jaka fajna muzyka. Szło się tędy strumyczkiem za kryształem, oczywiście za drzewami. No, obstawiam, że mogłem tu nie być. O, chwila, po lewej widzę sekret. Monolit, tutaj jednak byłem. No więc jest szansa, że tam też byłem, ale przekonam się jeszcze. Głowa olbrzyma. Bardzo dobry, fajny klimat. Tutaj jacyś ludzie zamrożeni w krysztale. Czy to są bronie leżące, stojące? To wygląda jak domek na drzewie. Widzę po lewej jakieś złotko. Coś czuję, że nie byłem tutaj. Po prawej też widzę drogę. No jest przepaść. Kryształowy las. Bardzo fajny obszar. Więcej armat jakichś. Pewnie używanych w walce z olbrzymami. Cholerne pająki, nie cierpię ich. Słyszałem pająka gdzieś. Może to był kryształ odrastający. O! Cześć! A! Ohoho! Więcej? Dobra, zapraszam. O! Kocham silny atak. Pamiętam, że długo mi zajęło nauczenie się używania go, ale... No, warto. Tym razem chyba nie do końca wyszedł ten... ta szarża. O, XA. Nie wiem, czasami wychodzi. Okej, tutaj było złotko, jeśli dobrze pamiętam. Au. Poproszę. O, umieram. Au, dawno nie umarłem. Ale tak tu jest, jak się... O, gdzie ja jestem? Tu. Tak tu jest, jak się jest nieostrożnym i zbyt pewnym siebie. Standard. Nienawidzę tych pająków, ale tutaj widzę, jakiś sekret jest. Czy wystarczy iść? Dobra, złotko. Czyżby to wszystko? Chociaż nie wiem. Nie, tam coś jest. Albo nie ma. Wydawało mi się, że da się skoczyć na dół. Ale chyba nie.
takim razie kontynuujemy tutaj. No chodź tu pająk, widzę cię. Tu mamy apteczkę, która w sumie się przyda, jak już się pająków pozbędę. Jeszcze jakiś. Jeszcze kilka. No. Cwaniaki. Wszystko? Chyba tak. Masa tych kryształów. Przynajmniej można broń ładować doskonale. Teraz nie umrzeć, gdzie to było. Nie tutaj. Tutaj. Halo? Nie, zaraz tam. No. Złotko jest. Milusio. Tamten biedak jest z tamtej strony. Dobra. Załatwmy to. To chyba strzelająca wersja, tak. Myślę, że mniej groźna przeważnie, bo ma mniej życia. Więc to chyba tyle po lewej. Za to po prawej coś znajdziemy. Jakiś cały dungeon, jakieś podziemia. Czyżby ósmy moduł? Jest to możliwe, chociaż no nie wiem. Zobaczymy. Gdzie to nas zaprowadzi? Ciemnica. Mam nadzieję, że się rozjaśni. Nie będzie ciemno. Halo? Nie chcę ciemności. Czyżby jednak? Światła poproszę. Nie? Okej. To nie. Przynajmniej nie jest jakoś super ciemno. No ale jest na tyle ciemno, że muszę trochę wytężać wzrok, żeby szukać sekretów i tak dalej. Na przykład tutaj coś jest. Ale... Co to oznacza? Na razie widzę apteczkę. I zamrożenie w krysztale. Czy da się tu jakoś driftnąć, czy coś? Aktywować? Nic się nie da. Czy coś widać? Nie no, cholera. Nie wiem. Aha, w ten sposób. Lol. To było ciekawe. Skąd? No, nie było żadnego znaku, że trzeba skoczyć, no ale to chyba była jedyna logiczna konkluzja. Skoro nic innego się nie dało zrobić. I w nagrodę złotko. Teraz nie spaść. No. Co mamy tutaj? Niewiele na razie. Ale mam nadzieję, że znajdę tutaj ósmy moduł. To byłoby fajne. Haha, widzę to. Byłem tu. Okej. Więc tak, znalazłbym tu ósmy moduł, gdyby mnie tu nie było wcześniej. No ale jeszcze się przejdę, zobaczę, czy czegoś nie pominąłem. Aha, już widzę, gdzie jestem. Poznaję to miejsce. Niestety, już tam byłem. Tylko szedłem chyba właśnie z tej strony, zamiast od tyłu, tak jak teraz. Cześć, stary. Zająłem się twoim bossem. Możesz spać spokojnie.
tutaj coś jest. I tutaj raczej na pewno nie byłem, no. Więc mam nadzieję, że to będzie 8 moduł. Jakiś spory obszarek. Tak, jesteśmy w dobrym rejonie. To mi się podoba. Nie cierpię psów. No, moby tutaj nie są zbyt przyjemne. Psy. Pająki. Nie jestem fanem. Szybkie jak cholera. Czy znajdziemy tu coś jeszcze? Ile was tu? Wow. Przystopujcie może, co? No. Okej, podleczę się. Hej? Nic? Oczywiście więcej psów. To jest to, czego chciałem. Gdzie ja w ogóle idę? Tak, więcej psów i pająków, idealnie. No ile was tu? Ludzie. Dobra, pająki to nie ludzie, ale... Oczywiście, że mnie dziabnął, no nie wierzę. Apteczka, o, złotko. I telewizor. Ale jak to otworzyć? Widzę przełącznik. Trzeba pewnie jakoś naokoło iść. No. To jest nic ciekawego. To idziemy tędy. Kolejne złotko. Aha. Szykuje się jakaś większa walka. Macie granat. Czemu nie? Granat jakoś dużo obrażeń nie zadaje. O nie, pająki. Ale przynajmniej pająki wyczyści. Dobra, poleczmy się. Pyk. No. Już? Chyba już. To nam otworzy przejście. I tutaj powinno być otwarte. Doskonale. Cieszę się, że znalazłem w miarę szybko nowy obszar. Jeszcze patrzę, czy jakichś nie ma tajnych ścieżek. Tu i ówdzie. Sporo złotek, jak to standardowo w nieodkrytych obszarach. Ale tak naprawdę to ja chcę modułu. To jest to, czego tygrysy pragną. To kolejne złotko. A tu jest dziura. O, cześć. No dobra. Pomogę wam odejść z tego świata. Jeśli trafię. Cześć. Ha. Powstaje pytanie, czy stąd jednak jest jakieś przejście gdziekolwiek? Bo tak trochę nie wygląda. Czyżbym nie był w dobrym miejscu? Czyżby tu nie było modułu? Tamtędy przyszedłem. Nie, no myślę, że tędy jakoś da się przejść dalej. O, na przykład tu. Nie? To było tylko złotko, to też podejrzane. Tędy gdzieś? Nie? No, dziwne dosyć. Zaraz. Czemu ten przełącznik się zresetował?
No nie widzę przejścia. Niepokoi mnie to. Byłem przekonany, że tu będzie moduł, a tu klops. Jakoś inaczej tu trzeba dojść? No dobra, no szukamy dalej. Okej, może jednak znalazłem. Zaraz, gdzie to było? Tu. Apteczka, jestem pełny. No, to pewnie będzie to. To jest tuż na lewo od teleportu. Z tego co widziałem. Znaczy na lewo i do dołu. Nie no, znowu ciemno. I więcej psów. Dlaczego? Nie cierpię tego. Żryj. Dlaczego to muszą być psy? Tak, raczej mnie tu nie było. Tak sądzę. Mamy jakieś... nie wiem co to jest, nic chyba konkretnego. I jest ósmy moduł. Tak... niepozornie. O Boże, dlaczego? Niespodzianka. Dobra, otwieram. Szybko. No. Pięknie. Zostało tylko południe teraz z modułami. Nie wiem, jak monolity i reszta innych sekretów. Trigger. Na południu mam tylko 4, więc to będzie bardziej skomplikowane pewnie. Tutaj chyba już nie ma sekretów. Nie wiem, może jeszcze przejdę się dalej. Tutaj w zachodniej strefie i popatrzę, czy jakichś złotek nie pominąłem i innych tego typu rzeczy. No i monolitów na przykład. A potem sprawdzimy te 8-modułowe drzwi. Tutaj mamy jakiś bardzo oznaczony sekret, więc obstawiam, że już tu byłem. Chyba, może. Coś mi się kojarzy troszeczkę. Tak, byłem. Musiałem tu być. Albo nie. Nie stałem na tych kryształach, wypraszam sobie. Jednak mnie tu nie było. Kluczyk? Tak. Jeszcze 2. I co? Może jeszcze coś tu... ewentualnie byłem tutaj, ale potem umarłem i nie wróciłem, bo coś mi się przypomina, jakbym już to widział. Chwila. Tutaj mogę gdzieś iść, czy nie? Tak, jakieś podejrzane zakamarki, nie? Dziwna sprawa. To miejsce mi śmierdzi sekretem. Nie wiem, czy tu byłem. Jakiś dungeon. Przekonamy się. Jeżeli nie umrę. Au.
Jeszcze sprawdzę szybciutko, czy coś tutaj nie było po drodze. Halo. No bo szło się tutaj dosyć skomplikowanie, więc nie sądzę, żeby to była normalna trasa progresu. Żadnych złotek co prawda nie widzę, więc musiałem tu być. W prawo widzę sekret. To jeszcze też sprawdzę. O. Podejrzewam, że aktywowałem go już. Albo i nie. Mamy złotko. Dosyć ładnie te elki tutaj oznaczają ukryte przejścia. Więc to też musi być sekret. Skoro da się po prostu przeskoczyć. Apteczka i nic więcej? Chyba tak. To wracamy do tego dungeona, w którym być może byłem, być może nie byłem. Okej, byłem. Tu był jeden z modułów. I tylko tyle. No ale przynajmniej znalazłem nowe złotko. Złotko, drop, którego wcześniej zapewne nie było, kiedy grałem. Bo raczej tutaj wszystko wyczyściłem. Szukam teraz sposobu na otworzenie przejścia do czterokluczowych drzwi. O, tutaj nie byłem, naprawdę? Ha, no dobra. Troszkę zaskakujące. Ale okej. No możliwe, bo ten teren jest dosyć duży, ten teren, ten obszar. Widzę, że tu gdzieś był przełącznik, o tam po lewej, który być może poobniża te wszystkie ściany, tylko jak tam dojść, jakoś naokoło. Tędy zapewne. Może? Czy ja tu byłem? No musiałem przed chwilą być, znaczy jakiś czas temu. Nie, zaraz, nie da się. Aha. Okej. Dziwne. Jak tam dojść? Ten. Nie, zaraz, tu jest zamknięte wszystko. What the fuck? Jakiś trik. Ta bariera, która mnie od nich odgradza, jest podniesiona. Tutaj, o. I nie wiem, jak ją wyłączyć. Myślałem, że to ten przycisk za ścianą ją wyłącza, no ale chyba nie. A, tutaj jeszcze mnie nie było, okej. Więc to pewnie tędy. Skąd tu nagle jakieś spawny się porobiły? Cheaty. No, zapewne z tej strony. Chociaż nie, to wygląda jak droga naprzód. Do bossa prawdopodobnie. No. Dziwne. No jeszcze poszukam. Ha, coś odkryłem. O, tu zaraz u góry po prawej jest boss. Tutaj zamknięta ścieżka kryształem. Apteczkę widzę. Po lewej jakieś złotko. Może coś więcej? Czy nie? Samo złotko? No dobra, dobre i to. No, chyba tylko złotko. No cóż, jestem idiotą. Chciałem do tych drzwi podejść od dołu,
Myślałem, że tutaj z prawej trzeba o tą barierę po prawej u dołu otworzyć, ale nie. Te drzwi można po prostu otworzyć od góry. Trolololo. Tak. No to teraz nie umrzeć na tych kryształkach. Więcej armatek. Szkoda, że nie da się ich rozwalić. No i widzę przycisk. Oczywiście, że tak. Tylko co tu będzie, to nie wiem. No, save był, to świetnie. Musimy się wrócić. No, ciekawe, że za drzwiami był po prostu przycisk. Może otworzył też tę nieszczęsną barierę u góry, nad którą się tak głowiłem. Raz to nie było tu. To było w prawo jeszcze i u góry. Oczywiście, że nie. No cóż, to w sumie nie wiem. Tam chyba nic nie ma. Poza tymi przeciwnikami i tym przyciskiem, przełącznikiem jednym. W sumie zastanawiam się, co on robi. I dlaczego to jest zamknięte. Ale teraz idźmy na dół. Dzień dobry. Gdzie ja jestem? Nic nie widzę. Zaciąłem się o drzewo. Nie chcę umierać. No. Macie jeszcze jeden granat. O, oboje spudłowaliśmy. No. Jestem gdzieś tutaj. Gdzie najwyraźniej mnie nie było wcześniej. Dobra, tutaj. O, to wszystko dla jednego złotka? Bez przesady. Musi tu być coś więcej. Mam nadzieję. Cztery klucze dla jednego złotka. To byłoby dosyć rozczarowujące. A, jest coś więcej. Czyżby kolejny klucz? Nie, to pewnie będzie broń. Albo kostium. Klucz. Wow. Okej. Klucz był za drzwiami wymagającymi kluczy, co trochę dziwne. Nie spodziewałem się. Dobra, poleczę się. Ha. Okej. Czyli brakuje mi tylko jednego klucza. I teraz, a potem znaleźć drzwi, które wymagały 16. Były co najmniej jedne takie. Ale gdzie, to nie pamiętam. Jak pamiętacie, to piszcie. Nie chce mi się przełazić znowu wszystkiego. Co, i to tyle tutaj chyba. Złotko i klucz. No dobra. W sumie to już powinienem dawno skończyć ten odcinek, bo jest która? 5 rano? Jutro trzeba, no może nie rano wstać, ale w miarę wstać. Więc nie wiem, czy pójdę jeszcze, otworzę te 8-kluczowe, znaczy modułowe drzwi. Myślę, bo poza nimi raczej wszystko już tutaj zwiedziłem dogłębnie, łącznie z posem i całym tym obszarem na górze. Tak też zróbmy. Cóż się kryje za 8-modułowymi drzwiami? Zaraz się przekonamy. Więcej samurajów. Mam nadzieję, że ten obszar nie będzie zbyt długi. Chciałbym trochę pospać znaczy, może nie w nocy, ale pospać trochę. Cześć. Co wy tu robicie? Au! Moje odbijanie pocisków stawia, znaczy pozostawia trochę do życzenia. No nie wierzę. Tak, nie powinienem grać o tej godzinie. Chyba na pewno. Co tu się dzieje? Zapraszam. O, wpadł na kryształy i ja też. Umieram. Lecz się. No.
To będzie jakiś spory obszar, niech to szlak. Ej! Wkurza to, że te kryształy zadają obrażenia i jak... Ja tracę kontrolę w ogóle nad postacią, jeżeli akurat upadnę z powrotem na kryształy, to znowu mnie dziabią i dostaję 4 obrażenia, nad czym nie mam w ogóle żadnej kontroli. Jest to gówniane delikatnie. Apteczka się przyda. Tutaj nic nie ma. Obstawiam, że tutaj będzie, no właśnie, tutaj pewnie będzie broń albo kostium. Za takimi dosyć pokaźnymi drzwiami. Bo 4 klucze to może faktycznie nie powinienem się był tam spodziewać czegoś takiego. Co to za uniki? Nie ma. Pewnie dużo mobów tutaj znajdziemy. Nie wiem. Dobra, nie będę narzekał, że nie śpię, bo sam chcę grać. Czy tutaj jakieś ukryte rzeczy? No nie wiem, poza tą oczywistą ścieżką. Albo dwoma oczywistymi ścieżkami. Nie wiem, czy to jest, są dwie ścieżki, czy jest jedna. Jedna biegnie pionowo w dół, a potem, nie wiem, zablokowałem się. Dziwne. Ciekawe, czy z prawej tam coś jest. Próbuję chodzić w prawo, ale się nie udaje. Koniec. W lewo chyba trzeba iść, no. To dosyć jasne, ale myślałem, że może w prawo też coś jest. Dziwne to było. Okej. Nie ma szczelania. Haha. Ile was tu? Dużo. Silny atak ich one-shotuje, co jest bardzo ładne. Dobra, zabić tamtego. I pięknie. Nie chcę, żeby ten obszar był jakiś bardzo duży. Podejrzewam, że monolit mogę tu znaleźć. Nie wiem, czy wszystkie znalazłem w tym obszarze. Nie wróciłem jeszcze tam do tego pokoiku z wszystkimi monolitami. Zablokowane. Jak to? Dobra, w lewo, w górę. Nie za dużo was tu, strzelaczy. Odbijanie piękne. Idziemy, nie wiem, gdzie mapa, oczywiście bezużyteczna. Tu nic nie ma, żadnych przełączników. To wygląda podejrzanie, jakoś tak się świeci. Ale chyba nie. Przejścia przez głuszę. O, nagle się otworzy. Tja. I zaraz zamknie. Czy to wszystko było... dla jednego złotka znowu? Macie granat. Au. Nie umrzeć. Naprawdę, dla jednego złotka? Nie, no przecież to niemożliwe. 8-modułowe drzwi dla jednego złotka? Coś tu nie gra. Coś tu bardzo nie gra. Halo. O! Wow! To nie jest w żaden sposób oznaczone. Ten sekret. No ale z drugiej strony... No, widzę monolit. Ale co, z drugiej strony, no... Widać, że coś tu musi być. Ke? Serio? Muszę stąd skoczyć jakoś? Sprytnie. Może tu też coś jest, nie? Kolejny monolit.
i złotko. Ale oczekuję, że jeszcze... Ej, może tak te rzeczy się obniżą, co? Nie chcę wracać z powrotem tamtędy. Halo. Nie, to nie. Nie no, oczekuję, że jeszcze coś tu będzie. Tak, wrogowie. Na to zawsze można liczyć. To już nic nie było? Nie wiem. Chyba nie. Jak ja tu w ogóle przyszedłem? No chyba tędy z góry, więc czemu tu nagle jakieś spawny? Nie lubię takich momentów, gdzie gra spawnuje przeciwników z dupy. Tam, gdzie już byłem. Niby dlaczego się nagle pojawiają. Au. Śmierdzi tutaj czymś szwindlem. Dobra, czy ja byłem na dole sam? Niby byłem. Bardzo dziwne. Oczekuję, że jeszcze coś tu znajdę, ale najwyraźniej nie. Ciesz się monolitem, panie. Chociaż... W tym lesie coś tu nie pasuje. Tu się da jakoś przejść gdzieś na pewno. Może muszę coś rozwalić. O! Nie wiem. Za bardzo nie widzę jakiejś ścieżki. Kurde. Wygląda jakby coś tam było. Chyba, że da się po prostu w prawo tam iść, ale nie, nie da się. Halo? Co to za dziura w drzewie? Czy tu coś jest, czy też po prostu ślepy zaułek? Aj, nie wiem. Podejrzane, ogólnie. A, z tamtej strony jeszcze mnie nie było. Zaraz, gdzie ja w ogóle jestem? Czy ja tu byłem? Alzheimer. Czy ja przyszedłem z góry? Co się dzieje? Dobra, poleczę się, żeby nie umrzeć. A i tak umrę. Dziękujemy. A, nienawidzę lodu, kryształu, mech. Lepiej. A i tak dostałem, no serio. To było chamstwo. O Boże. To może mi trochę zająć. No. Zdecydowanie trochę mi to zajmie.
Wow, to było brutalne i bardzo wkurzające. Z tego powodu, co mówiłem, że kryształy czasami po prostu stun lokują i raz się dostanie i już jest game over, nie da się nic zrobić. A ta walka na końcu też, chaos totalny. Kilka razy tutaj umarłem. Boże. Czy to jest ostatni klucz? Nie, to pewnie będzie kostium. No. Zielony. Uch. To było przykre. Ale się udało. Nie będę teraz nagrywał. Kończę. Jestem wyczerpany. Co ja chciałem? Nie, nic już w sumie nie chciałem. Zrobiłem wszystko, co planowałem, więc dobra. Zakupy będziemy robić potem. I pewnie udamy się do południowego obszaru. A, to jest przepaść. Trochę tak średnio widoczna. No. To był ciężki challenge. Ale się udało. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.